Adrian Bednarek, Fascynacja. Czyta Filip Kosior, nagranie Pikę Wojskom. Do wysłuchania audiobooka zaprasza wydawnictwo noweres. Zarówno dźwięk, jak i sens były dla niej kompletnie niezrozumiałe. Nie potrafiła rozpoznać płci napastnika. Brzmiał nijak. Wszystko poza gwizdem brzmiało nijak. Nie wiedziała o co chodzi. To mogła być zazdrosna aktorka, która przegrała z nią casting i teraz zazdrościła jej sławy. Równie dobrze Dorota mogła zostać napadnięta przez jakiegoś świra, który podniecał się oglądając serial i nie potrafił pogodzić się z tym, że aktorka nie chce umówić się z nim na randkę. Zarówno hejt, jak i intymne propozycje wysłane za pośrednictwem Instagrama były u niej na porządku dziennym. Nie, nie, przysięgam ja nie z tych, krzyknęła resztką sił. A może tylko wyszeptała. Nawet własny głos zdawał się Dorocie obcy i nijaki. Nie miała pojęcia, czy drze się na całe gardło, czy wydaje ledwie cichy pomruk. Wszystko przez ten gwizd. Z jej ucha płynęła krew. Czuła lepką ciecz na policzku. Jej organizm słabł. Kończyny opadły, serce biło wolniej. Leżała pokonana, zdając się na łaskę napastnika. Znów coś mówił, ale jego niewyraźny głos już nie potrafił się przebić. Dorota słyszała tylko gwizd i własne myśli. Czy ja ogłuchnę i przez to stracę rolę? Tak brzmiała ostatnia irracjonalna myśl Doroty, zanim ostry szpikulec przedziurawił jej gardło. Morderca cztery razy wbił go w szyję dla pewności. Dostaniesz na co zasłużyłaś. Kiedy przestała oddychać, obrócił ją na plecy, włączył latarkę i wreszcie mógł potraktować adekwatnie do skali przewinienia.